Wakacje, które większości z nas kojarzą się z czasem słodkiej laby, to w niektórych szkołach czas wytężonej pracy. W Olsztynie remontowanych jest ponad 50 placówek. Wszystko po to, żeby olsztyńscy uczniowie zdobywali wiedzę w coraz lepszych warunkach. Jest zasada, żeby prace remontowe nie ingerowały w zadania statutowe szkół i przedszkoli, czyli realizację zadań wychowawczych, opiekuńczych czy też edukacyjnych. Dlatego też większość takich prac przeprowadzana jest w wakacje. Informacje o potrzebach placówek zbierane są na bieżąco przez cały rok. Wydział Edukacji oraz Wydział Inwestycji Urzędu Miasta kierują się różnymi czynnikami przy typowaniu placówek, w których remonty są przeprowadzane w pierwszej kolejności. Wiadomo, środków jest ograniczona ilość, natomiast zadań remontowych, potrzeb remontowych jest bardzo, bardzo dużo. Tym podstawowym czynnikiem jest bezpieczeństwo uczniów. Czyli to z kolei przekłada się na to, że dla nas jakby podstawowym, takim wymiernym kluczem są decyzje organów uważanych do kontroli w zakresie właśnie przede wszystkim bezpieczeństwa. Część prowadzonych w wakacje prac wynika także z potrzeby dostosowywania placówek do wymogów realizowanych w nich projektów. Inne mają zapewnić narzędzia niezbędne do kontynuowania edukacji. Takie remonty zawsze rzucają się w oczy. Inne, choć mniej widoczne, są niezwykle istotnym czynnikiem mającym wpływ na bezpieczeństwo uczestników zajęć. Mniej widoczne z punktu widzenia jakby takiego użytkownika, choć też widoczne, no są te związane z bezpieczeństwem uczniów, czyli przykładowo dosyć znaczny remont w przedszkolu miejskim numer 6, gdzie podobnie zresztą jak w pierwszym liceum ogólnokształcącym są prace remontowe związane z drogami ewakuacyjnymi i różnymi urządzeniami związanymi z bezpieczeństwem na wypadek właśnie zdarzeń pożarowych. Prace budowlane w oświacie w te wakacje pochłoną kwotę ponad 5 milionów złotych. Z tego zadania remontowe realizowane są obecnie na kwotę około 4 milionów.